Powstaną kolejne izraelskie osiedla na terenie Palestyny. Rząd Izraela ma zatwierdzić Izraela, chce stawiać kolejne osiedla na terenach palestyńskich. Izrael zamierza w najbliższych dniach zatwierdzić budowę kolejnych prawie 3000 domów dla swoich osadników na ziemiach palestyńskich, przekazała w niedzielę agencja AP. Prace miałyby się rozpocząć w przyszłym roku. Ofran z organizacji Pracenow. Monitorującej proces osiedlania się Izraelczyków na zachodnim brzegu Jordanu, powiedział, że w środę zbierze się rządowa komisja, która ma zatwierdzić plan wybudowania 2800 jednostek osadniczych. Przewiduje, że ponad połowa tego projektu otrzyma od razu zgodę na budowę, że oznacza, że w przyszłym roku będą mogły ruszyć prace budowlane. Biden apeluje do władz w Tel Awiwie, jak pisze agencja AP, plany ekspansji izraelskiego osadnictwa już wywołały zaniepokojenie administracji prezydenta USA Joe Bidena, która apeluje do Tel Awiwu o powściągliwość w przyznawaniu zezwoleń na budowę. W piątek rzecznik Departamentu Stanu USA Netplice powiedział, że Stany Zjednoczone wzywają Izrael i Palestyńczyków do powstrzymania się od jednostronnych kroków, które zaostrzają napięcie i podcinają wysiłki, zmierzające do wypracowania wynegocjowanego dwupaństwowego rozwiązania konfliktu. Na zachodnim brzegu Jordanu żyje obecnie OK. 400 tysięcy izraelskich osadników. A jeśli weźmie się pod uwagę Izraelczyków, mieszkających w Jerozolimie Wschodniej, liczba ta wzrasta do 700 tysięcy. Na ziemiach tych mieszka ok. 3 milionów Palestyńczyków. Społeczność międzynarodowa w zdecydowanej większości uważa izraelskie osiedla na ziemiach palestyńskich za nielegalne. Uzasadniane jest to często cztery konwencją genewską, która zakazuje okupantowi przemieszczania swojej ludności cywilnej na terytorium okupowane.